Ta dziewczyna zdradziła swojego chłopaka, więc się zemściliśmy i dałem mu nowego Huge Storm Agony. A on za to w zamian dał mi najlepsze ekskluzywy. Nie no, nie gadać, trzy nowe Huge Pety zostało, ostatnia sekunda. Siema, siema widzowie, dzisiaj jesteśmy na Pet Simulator X. I jak widzicie, jesteśmy w nowym Pixel Update'cie. Ale na początku tego odcinka chciałem was prosić o zostawienie suba i łapki w górę po więcej Pet Simulator X. I słuchajcie, jeżeli chcecie wygrać od takiego pecika Ice Cream Cona o 150 milionów mocy, to napiszcie komentarz, jak wam się podoba nowy Pixel Update. No i zostawcie suba i łapkę. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do tytułu odcinka, to będziemy sobie w Exclusive Shop, to otworzymy jeszcze jajko z nowego update'u za 800 Robux. Okej, dobra, kupuję, proszę coś dobrego, proszę, żeby coś było to dobre. Proszę, Huspet, i cudownie! Co to jest, jakaś koala? Ale poczekajcie, z tego co widzę, to coś dzieje się tutaj na czacie. Czekaj, co ten gościu napisał? Vera, co ty z nim robisz? Zdradziłaś mnie! Poczekaj, co, o co chodzi? Jak to zdradziła? Ale poczekaj, mam pomysł, szybko chodźmy to sprawdzić, co tam się dzieje. Okej, dobra. I dobra, z tego co mi się wydaje, to oni są na Samurai Island i tutaj stoi jakiś zapłakany chłopczyk i dziwna dziewczyna i dziwny bogacz. Więc oczywiście, jak to ja po cichu podejdę i troszeczkę podsłucham. Dlaczego zostawiłaś mnie dla tego głupiego bogacza? No jak to, dlaczego nie wiesz, noobku? On jest bogatszy i lepszy od ciebie. Poczekaj, co tutaj się dzieje? Ona zdradziła go, bo tamten typ jest po prostu bogatszy. Serio wybrałaś go, bo ma lepsze pety? Przecież nasza miłość jest ważniejsza od petu. Głupi biedaku, rozumiesz, to ona teraz jest moja. Ej, ja nie jestem biedny. Przestańcie tak mówić. Nie no, widzowie, chyba sobie żartujecie. Zaraz nie wytrzymam. Kocham cię, mój słodki, kochany bogacz. Buzi, buzi, moja słodka Vera. Przestańcie to robić, to wszystko już nie ma sensu. Fu, oni całują się w Robloxie, to obrzydliwe. Ale poczekaj, ona zdradziła tego biednego typa tak po prostu za pety? Nie, ja tego nie wytrzymam, jak tak można zdradzać za jakieś pety? Nie, to jest po prostu niemiłe, tak nie może być. Okej, okay, dobra, więc podejdę do tego zapłakonego typa. Cześć dziwny typie, co ci się stało? Zostaw mnie, nie chcę o tym mówić. Spokojnie, naprawdę, ze mną możesz porozmawiać o wszystkim. Okej, okay, dobrze, bo moja dziewczyna Vera, ona mnie zdradziła. Ale poczekaj, co, czemu ona cię zdradziła? Przecież jesteś naprawdę miły, masz naprawdę dobre pety. Wybrała lepszego, silniejszego i bogatszego. Nie, ja zaraz nie wytrzymam, tak po prostu nie może być. I oni są teraz na serwerze i się ze mnie śmieją. Nie, nie gadać, czy oni serio są na serwerze i się z niego śmieją? Poczekaj, czy oni są... O, poczekaj, jest ten dziwny bogacz i ta jego dziewczyna Vera. Kończę już z tym wszystkim z Roblox i Pet Simulator. Nie, nie, nie rozumiesz, to dziwny typie, nie ma takiej op... Ale co niby możemy takiego zrobić? Zemścimy się na tych głupich nubkach i pokażemy jej, że jesteś lepszy od tego typa i co straciła. Posłuchaj, nie wiem, czy to dobry pomysł. Dobra, przestań narzekać i chodź za mną i pokażemy im, że zemsta jest słodka. Okej, dobra, gdzie jest ta głupia baba, co zdradziła tego typa? O, dobra, jest tutaj! Ej, ty głupia, nubowska babo, powiedz, dlaczego zdradziłaś mojego kolegę? Mamo, pomoc, ja chciałam tylko zagrać w Pet Simulator X! Goti, ale to nie była ona! Ajoj, malutka pomyłka, tylko troszeczkę nastraszyłem jakieś biedne dziecko. Ale poczekaj, czy mi się wydaje, czy ktoś tam stoi? Tak, to jest ona i ten głupi bogacz! Ja nie mogę, ten głupi typ cały czas płakać! Dobrze, że już nie ma tego głupiego, biednego, przegrywa. Nie no, poczekajcie, to jest naprawdę niemiłe. On przecież jest naprawdę miły. Ale okej, wy głupki, stójcie. Ja nie mogę, co ty ode mnie chcesz, głupi nubie? Posłuchaj, nie jestem żadnym nubem, ale słyszałem, co zrobiłaś. No i co z tego, co mi takiego zrobisz? Dlaczego ty mu to zrobiłaś? No bo on jest głupi, biedny i dziecinny. Ej, halo, gdzie jest mój misiek? To mnie nie dziwię, czy ty serio jesteś dziecinny. Masz jakiś problem do mojej dziewczyny, typie? O Jezu, nie przemyślałem tego. On jest ogromny. Skarbie, on mnie przed chwilą uderzył. Proszę, zrób coś z nim i pomóż mi. Co? Uderzył? Co? Jak? Kiedy? Gdzie? Kto? Posłuchaj, to naprawdę nie byłem ja. Pytał cię o stanie. O nie, posłuchajcie, mam naprawdę poważne kłopoty. Rozumiesz, to jestem królem tego serwera. Poczekaj, jakim królem, co? Ale to jest publiczny serwer. Wyjdź stąd teraz, głupi noob.
tobie! Ale jak to wyjść? Przecież ona złamała mu serce! Powiedziałem wyjść z tego serwera! Au, to bolało! Ale słuchaj, jest jeden sposób na pokonanie i... I wiesz co, zmiażdżymy ich w epickich wyzwaniach Pet Simulator X! Wy! VS my! W konkurencjach! Dokładnie, zgadza się, przegrywy! I tak to z nami przegracie! Jesteście naprawdę żałośni! Są wyzwania, ale jak to? Ja nie potrafię! Pierwsza konkurencja to... Kto pokaże lepszego peta, wygrywa! Oby ten dziwny typ miał jakieś dobre pety! Bac! 420 mocy! To poczekaj, skąd on ma takiego peta? Snowram! Okej, dobra, teraz ja! Rudolf 2 miliony mocy! O mój Boże, co? Jaki dobry pet! Ale okej, dobra, musimy to wybrać, więc ja wystawiam... Ice Cream Cone 150 biliona mocy! Axolotus 174 biliona mocy! O tak, to patrz na to, Chyrys Axolot 26 triliona mocy! Ja nie wierzę, taki dobry, chyba to wygramy! Chyrys Axolot 72 triliona mocy! Co? Chyrys Axolot 72 triliona mocy? Ej, poczekaj, ale ja już nie mam lepszego peta! Ja nie mogę, przegraliście, słabiacy! Okej, nie tak szybko, wystawiam teraz huge pet! Ta, ale poczekaj. Okej, dobra, w tradzie oddam temu typowi te wszystkie huge pety, żeby wyszło, że on ma te wszystkie huge pety i że jest lepszy. Poczekaj, to dla mnie? Tak, to dla ciebie. Pokaż jej, że jesteś lepszy. Nie tak szybko. Wszystkie huge pety. Bo poczekaj, co? Nie no, ja zaraz zemdleję. Ja nie wierzę, jest. Udało mu się. Teraz drugie wyzwanie. Proszę coś łatwego, proszę coś łatwego, proszę coś łatwego, proszę coś łatwego. Kto pierwszy wykluje z tego jajka Epika i zrobi go na golden? Co? Epika? Ale na to jest 0,17% szans. Teraz. Okej, okej, dobra, szybko otwieramy to jajko. Odpalmy szybko turn ona tutaj, żeby automatycznie nam otwierało, okej? Musimy pokazać, że on jest lepszy, musimy się na nich zemścić. Serio, znowu ten basic? Okej, mam już pierwszego. Jakie przegrywy, my mamy już dwa. Znowu? Zapomniałem. Użyć tych głupich boostów. O dobra, jest pierwszy, epi. Jest dobra, w końcu drugi, epi. Okej, a ja już mam ich cztery. Okej, pierwszy epik i drugi epik. I proszę, masz, oby nam się udało. I okej, czy ci się już udało? Nie, oni już biegną, szybko rób to. I... Jest! 2-0 dla was! A może on jednak jest lepszy? Zamknij się, Vera! Poczekajcie, to znaczy jak jest 2-0? To wygraliśmy! Nie! Ale przecież to nie ma sensu, i tak przecież wygramy, jest 2-0! Ostateczne zadanie o miłość, Vera! Nie no, chyba sobie ze mnie żartujesz, typie! Kamień, papier, nożyce! Ale kamień, papier, nożyce jest losowe! 3, 2, 1... Papier! Nożyce! Kamień! Nożyce! Nożyce! Kamień! Kamień! Poczekajcie, ale jest 3-1. To znaczy, że wygraliśmy! Jesteś głupi! Olivera! Wiesz co, myślałam, że jesteś lepszy i fajniejszy! Idę stąd, spadajcie! Przegryw! Ale Maciek, naprawdę przepraszam! Jesteś naprawdę super, wróćmy do siebie, proszę! Serio, ona chce do niego wrócić po tym wszystkim? Nie ma takiej opcji! Jesteś głupia, fałszywa i toksyczna. Jest, udało się, Maciek. Zemsta jest słodka. To spadaj, ła, ła, ła. Weź, idź się popłakać do mamusi. Okej. Goti, naprawdę dziękuję. Maciek mi wysłał trade'a. Poczekaj, co on chce mi dać? Poczekaj. O, to są huge katy, huge Santa Paws, huge cupcake, huge festive cat. I nie gada, jeszcze 3 nowe huge pety z nowego update'u. Ja nie wierzę, jeszcze inne epickie ekskluzywy. Okej, jeszcze sekunda, yes. Do zobaczenia, Goti. Nie no, ja zaraz zemdleję, ja naprawdę mam te pety.